Zawitałem do niego, usiadłem i powiedziałem tni. Halo, witam Państwa, jest oczywiście Oskar i witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. I tak, dlaczego mam taką czapkę? Ano dlatego, że zrobiłem coś z włosami. Zrobiłem coś z włosami, coś kompletnie niespodziewanego. Wszystko zaczęło się w sumie od tego, że sobie zdawałem prawo jazdy. Może nie będę wam mówił, jak mi ten egzamin poszedł. Tak wam tylko zaznaczę, żebyście zrozumieli, że kolejne podejście mam za miesiąc. I mam wrażenie, że mojej pani egzaminującej w nie spodobało się to, że mam kitkę, co dała mi do zrozumienia. No i stwierdziłem, że sobie coś muszę z tymi włosami zrobić. W sumie to wyszło bardzo spontanicznie. Akurat byłem w drodze i po drodze spotkałem fryzjera, tak to ciekawie wyszło całkiem. Zawitałem do niego, usiadłem i powiedziałem tni. No i proszę bardzo, tak oto po półtora roku zapuszczania włosów i moich super planów na zostanie gwiazdą roka skończyłem znowu łysy. A może niekoniecznie łysy, tylko na jedynce, coś a la mikser. Także się jak czy żałuję tej decyzji, tak jak jest w tytule? Nie, w sumie to nie żałuję. Wyglądam trochę dziwnie, czy jest lepiej, czy jest gorzej, oceńcie sami. Stwierdziłem, że wam się z tą historią podzielę. Mi się to bardzo podoba, że w końcu mam taki luz. W ogóle, wiecie, nie muszę, nie wiem, kitki sobie wiązać czy coś. Oczywiście pierwszy zakole w Polsce, mordo, co jest? Muszę bardzo uważać, żeby mi te włosy tak nie oklapły i żeby one były mniej więcej równo do góry postawione, bo jak mi trochę oklapną, to robi mi się takie półkole i generalnie mogę tam zaparkować. Tak czy siak, moi drodzy, co dzisiaj robimy w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku oczywiście przeglądamy sobie memy. Tak jak wam obiecałem, spochodzimy sobie naszego Discorda, którego mamy tutaj, i oglądamy memesy. Słuchajcie, karczma na skraju niczego, tak się nazywa nasz Discord, możecie wpadać, link jest w opisie oczywiście. Będziemy sobie tutaj co jakiś czas wchodzili, tak myślę, raz na 3 tygodnie, i będziemy sobie sprawdzali, co tutaj jest. Oczywiście są dwie sekcje, mamy sekcję memy ogólne i mamy sekcję memy Tavern, ponieważ mam kanał tavernowy, cudownie. Tak czy siak, odcinka z przeglądania memów dosyć długo nie było, ponieważ było mało kontentu na tym Discordzie, w sumie to był tutaj tylko papież, więc generalnie nie miałem co przeglądać, ale już się trochę nazbierało, ludzi jeszcze zaprosiłem wczoraj, też na społeczności pisałem, żebyście pijali, no i sobie to poprzeglądamy. I cóż, może zacznijmy sobie od memów ogólnych, czyli tych memów, które de facto powinny być najśmieszniejsze. No i zobaczmy, czy są faktycznie takie super śmieszne. Generalnie już wam spoileruję, że nie są. Najlepsze memy będziemy sobie wybierali i będziemy rzucali do sali sław. Taki nowy kanał sobie powstanie, będę tam rzucał memy, a po każdym odcinku tak wstępnie będę te memy, które już są, tutaj będę je kasował, żeby nie było bałaganu. Więc jeżeli mem mi się bardzo spodoba, to będziecie zapisani na zawsze i wasz nick będzie tam widniał na zawsze, więc to jest jakieś tam wyróżnienie albo ten przeciwnie. Tak czy siak, mamy tutaj pierwszego mema, kiedy w tytule jest coś o Broken Ranks albo Update. Jest to mem ogólny, tyle że znowu z Tavernem. No i oczywiście tutaj się to bardzo zgadza, 3300 wyświetleń. Jakbym dał w ten tytuł Broken Ranks, to prawdopodobnie również wyświetlenia by fajnie poszybowały w górę. Lecimy sobie dalej, najlepsze memesy świata. Na górze róże, na dole wóz łajnem, pijany rolnik dachował kombajnem. Tak, generalnie te memy miały być związane z moim kanałem, ale nie są, bo ciężko by było, żeby były. Tak czy siak, są tu śmieszne memesy. Jak zrobić małpę f***a? Aha, nie działa ten film, nie wiem czemu. Dobra, nieważne. Tutaj mamy jakiś filmik, będę musiał sobie już założyć słuchawki i sobie ten filmik obejrzeć. Co my tutaj ciekawego mamy? Mikrofon trochę podstawię bliżej. To są mniej więcej moi widzowie, kiedy wstawiam nowy odcinek z Tavern'a. Generalnie, ja wiem, że trochę to podobne do Gimpera, nie? Pewnie już zarzucacie mi to w komentarzach. Brakuje mi trochę jeszcze do tego, żeby to było podobne do Gimpera. Musiałbym sobie ogarnąć drugą kamerę, bo teraz gdybym chciał zrobić tak, żeby teraz wrócić do was na duży ekran, to musiałbym zrobić coś takiego i robię to całkowicie na żywo w tym momencie. I tutaj musiałbym przeklikać i cyk, i teraz jestem znowu, już mogę do was mówić. A po chwili znowu musiałbym wejść tam ten róg, ponieważ nie mam drugiej kamery i jeszcze chyba musiałbym trochę dopompować. Ale się pochwalę, że chodzę na siłownię od jakiegoś czasu i myślę, że niedługo będą miał jakieś ciekawe filmy sportowe. Nie, nie będą, ale może będę miał trochę więcej tutaj mięśni i będę mógł... co będę mógł? Będę mógł bardziej przypominać Gimpera, bo przecież nie mogę mieć swojego charakteru, prawda? Jedziemy sobie dalej. Dobre memesy tu jakieś są przerąbane. Mam dwie laski i obie dostały okres w tym samym czasie. Przerąbane to byś miał, jakby obie nie dostały. A, no śmieszne, śmieszne. Jedziemy dalej. Dziewczyna idzie w budowlancy. Dokładnie tak robię. Nie trzeba być budowlańcem, żeby tak robić. Ja to żyję sobie w piwnicy, słuchajcie, od 2 lat. Teraz wyszedłem sobie do szkoły na rozpoczęcie roku. No było grubo, nie? Było grubo. Chcesz zwykły gips czy praktyczny? A jaki to ten praktyczny? No i tutaj mamy miejsce na piwerko. Cudownie, cudownie. Zawsze jak człowiek chce iść biegać, to musi zanosić się na deszcz. To w ogóle są memy chyba z roku 2015, nie? To chyba tak kojarzy jak każdy mniej więcej. Ale dokładnie tak jest. To jest w sumie powód, dla którego dzisiaj nie idę na siłownię. Jest godzina 14, miałem iść o godzinie 11, no ale to kurde wele pada za oknem, słuchajcie.
No ja widzę deszcz, co prawda mam żaluzje zasłonięte od paru dni, ale ja widzę deszcz, więc tutaj ćwiczeń dzisiaj nie będzie. No i mam jakieś nowe memy, których nawet nie przejrzałem jeszcze, ponieważ są nowe. Potem właśnie jak dodałem posta na społeczność, żebyście tam postowali. A właśnie, w ogóle, teraz jeszcze wam tylko przypomnę, że trwa cały czas konkurs. Konkurs na... Ej, teraz powinien się zrobić duży, chwila, czekajcie. Robimy się duzi. Pyk, pyk. Pyk, dobra, cyk, będę to robił na żywo. Trwa cały czas konkurs, który zapowiedziałem w poprzednim odcinku. Mega giveaway, który w sumie wyszedł skromny, więc prawdopodobnie coś jeszcze tam dorzucę do niego. Ale wyniki będą za tydzień na odcinku typowo tiernowym. Ewentualnie w sobotę, jeżeli uda mi się do tego czasu go nagrać. Więc piszcie swoje niki w komentarzach pod poprzednim odcinkiem z Taerna. Jeżeli chcecie wygrać itemy, jeżeli gracie w ogóle w Taerna, może nie jesteście graczami Taerna, to by było dziwne jak na mój kanał. Tak czy siak, jeżeli chcecie zgarnąć itemki za free, serwer Tolnor, piszcie komentarze ze swoim nikiem pod poprzednim odcinkiem. Przypominam tylko, że to trwa. No i sobie rozlosujemy to, myślę, w sobotę albo w przyszłą środę. Wiecie, co jest genialne w tych okularach? Że one trochę inaczej odbijają światło od moich poprzednich i mogę sobie siedzieć tutaj w green screenie i w miarę to wygląda jakoś nawet fajnie. Patrzcie, jaki DJ Kasztan. No i tak nie mogłem nagrywać, bo mi się wszystko odbijało, a w tych to proszę bardzo, profeska. Mamy tutaj jeszcze jeden film. Mamy jakieś gościa w Minecraft. No i słuchajcie, i to jest generalnie koniec memów ogólnych. Tak, naprawdę. No znaczy możemy to sobie jeszcze, taki DiCaprio tu sobie stoi. Ojciec, komputer miał być do nauki, a nie do grania. Wypieprzam te gry w cholerę. Ja patrzę, jak ojciec usuwa ikonki gier z pulpitu. Dokładnie tak było. Dobra, dobra, wszystko mamy tutaj przeglądnięte. Tu jakiś jeszcze Pikachu. Kiedy polonista co chwilę słyszy ludzi popełniających błędy gramatyczne. Wziąć, nie wziąć. Jezus Maria, to są najgorsze błędy. Tak samo wiecie, jak ja kiedyś nadużywałem błędu bulerbyn. Bynajmniej. Ja ciągle gadałem bynajmniej, jak coś potwierdzałem i to było straszne. I generalnie jak teraz sobie patrzę na moje filmy z bardzo dawnej przeszłości, kiedy byłem jeszcze gruby i... gruby, no to właśnie nie mogę na te filmy patrzeć, bo tam ciągle mówiłem bynajmniej coś tam i jakieś fajne rzeczy, bo myślałem, że to mi doda intelektu, a nie dodawało. Niekończąca się opowieść w dzieciństwie, niekończąca się opowieść w dorosłym życiu. No tak, coś w tym jest, słuchajcie. 19 na karku. Memy Taern, dobra, lecimy teraz na memy taernowe. Zobaczymy, co tutaj ciekawego jest. Jak widzicie, tych memów też nie ma zbyt dużo, ale jestem ja. I moi drodzy, o takie memy mi chodzi i taki mem, nieważne co tu będzie napisane. Kiedy idziesz bardzo dużo dobrych bossów i idziesz hashtag i spada ci strupank. Dokładnie tak. I takie memy, gdzie jest mój ryj, jeszcze oczywiście z włosami, bo wtedy byłem innym człowiekiem, jeszcze inne okulary, wszystko inne. Takie memy idą do sali sław, ponieważ na takich memach mi zależy, żebyśmy się śmiali ze mnie. To nie brzmi dosyć dobrze, co? Wyobrażacie sobie, jak ja bym chciał iść na rozmowę o pracę i ktoś by zauważył, że robię taki content, w którym chcę śmiać się sam z siebie. Mogę robić za adwokata, Better Call Saul, mordo. Jej, wysyłam pierwszego mema. Oj, rycerzyku, minus blok. To jest jakiś memes. Tych memesów było pełno. Generalnie nie wiem, kto to jest. Ja tutaj to zostawię, ponieważ ma 3 haha, więc chyba jest dosyć śmiesznym memem. Nie wiem, co to jest za gościu. To może być nawet ktoś z ekipy. Mam nadzieję, że nie, bo jeszcze mnie zbanują, Boże Święty. Tak czy siak, memów z tym gościem było pełno. Ja je pokasowałem, bo były chyba obraźliwe, z tego co rozumiem. Bo to chyba jest ktoś realny. Jeszcze mu trochę zabluruje twarz w razie w, żeby nie było. Tak czy siak, nie wiem, nie rozumiem tych memów, nie jestem me, także. W ogóle tak patrzę, tutaj papieżów pousuwali, bo tutaj dużo Janów Pawłów było i chyba KTN, mój dobry DJ, tutaj, o proszę bardzo, KTN właśnie sobie w lolka gra, pokasował chyba wszystko, jeszcze jakaś trzecia rzesza była, no ale zostały tylko te takie memesy dosyć family friendly, całkiem dobrze, może zarobię sobie coś na tym filmie. Chroń druida mówili, będziesz kucał mówili, dokładnie tak, cudownie. Dla ciebie to nawet ściągnę ci księżyc. Potrzebny mi garnek i gwiazdy, kup mi garnek. To nie jest taki do końca mem taernowy, ale rozumiemy, garnek, zamysł, Gardhill i tak dalej. To ja na zecie na moim barbie. Słuchajcie, że w ogóle nigdy mi jeszcze garnek nie dropnął w taernie. Mam chyba jakieś 500 zetów na koncie, bo to jest mój ulubiony boss w tej grze i no nigdy nie dropnąłem jeszcze garnka. Stary rydz, gracze, nowy rydz. Dokładnie, niestety rycerz RIP. Aktualnie gram łukiem, jakby ktoś nie wiedział. Ona, jak mogłeś nie płakać na Titaniku, czy ty w ogóle masz uczucia? Ja, obecnie pracujemy nad część 203. Oj tak, byczku, plus jeden. Oj nie, pummasterku, minus jeden tajerniczyk. Moi drodzy, to były wszystkie memy. Czy się pośmialiście? No nie wiem, odpowiedzcie sobie sami na to w komentarzach. Ja w sumie tutaj jeszcze wam tylko zaprezentuję tego Discorda. Co możecie robić na tym super Discordzie? Moi drodzy, powiększę kamerę specjalnie, żebyście widzieli dokładnie. Wow, co tu się dzieje? Możecie na przykład gadać, mogę to sobie tutaj wbić. I może ktoś do nas wbije na ten kanał głosowy, zobaczymy, ale wątpię, bo tu nikogo nie ma, chociaż aktualnie jest 14 osób online. Mamy tutaj, co tu jeszcze mamy? Mamy Taern News, nie? Tutaj są wszystkie dobre rzeczy o Taernie. Wszystko na bieżąco. 24 czerwca była ostatnia aktualizacja. Od tego czasu nic się w Taernie nie działo. Mamy tutaj jakieś fajne takie newsy. Mamy czat Taern, na którym sobie ludzie piszą. Jak widzicie, tutaj jakieś porady, jeżeli macie jakieś pytanie, że nie chcecie
Jeżeli chcecie jakoś fajnie zbudować postać, nie wiem, nie wiecie czegoś, to piszcie, nie? Albo chcecie o pomoc poprosić, na pewno DJ KTN wam tutaj odpisze, albo też ja, albo ktoś inny. Zazwyczaj nikt nie odpisuje, ale udaje, że tak. Mamy także czat, tutaj sobie ludzie piszą, ma kwasola na chacie, proszę bardzo. No i mamy tutaj jakiś kawał mięcha, nie wiadomo co z tym chodzi, ale gość ma kwasola na chacie. No i tutaj też sobie rozmowy trwają. O, tutaj coś z mojego poprzedniego odcinka, proszę bardzo. No i cóż, zapraszam was serdecznie na tego Discorda. Jeszcze myślę, jak go zmonetyzować, żeby na was zarabiać. Znaczy, jeszcze myślę, co tutaj zrobić, żeby było ciekawie. Moi drodzy, cóż, to będzie na tyle. Znowu się powiększę ręcznie, bo nie mam drugiej kamery. Ale niedługo sobie kupię. No, nie kupię sobie, ale coś wymyślę, żeby było na dwie kamery nagrywane. Tak czy siak, moi drodzy, dziękuję za uwagę. To był bardzo piękny odcinek. Jeżeli pytacie, dlaczego mam takie ADHD dzisiaj, to w sumie nie wiem. Chyba przez te włosy, że się ściąłem i mam dużo energii do nagrywania. Jakoś tak mam ochotę. W końcu. Wiecie, jakie to jest fajne uczucie? No nie będę wam ściemniał, nie? Będę wam mówił bawełnę od lipca, nie chciałem się kompletnie nagrywać. Robiłem często na siłę odcinki. Teraz mam chęci, jak to się nazywa, mam wenę twórczą. A tymczasem dziękuję wam bardzo za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawcie suba, zostawcie kciuka, bijcie na Instagram. Tutaj się pojawił teraz w tym miejscu. Trochę nim pomacham, żeby było bardziej ciekawie. Zabiję siebie w montażu za to. Do zobaczenia, papa, cześć. Ja byłem Oskar. Elo!